Dzień dobry Państwu, witamy o poranku, jeszcze dość chłodnym, ale z newralgicznego miejsca, czyli ulicy 1 Maja, która jest remontowana, ale uwaga kierowcy, jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro, a już pojutrze nieco inaczej. Ten właśnie fragment, który teraz obserwujemy, właśnie pojutrze zostanie otwarty. Co to będzie oznaczało dla kierowców, a mianowicie to, że tym fragmentem będą jechać samochody i kierować się od strony ulicy Piastowskiej w stronę ulicy właśnie Kołłątaja i Kołłątaja pojadą w Damrota i w ulicę Rejmonta i przejadą. Natomiast ten ruch powrotny, ten ruch z ulicy Ozimskiej jadąc w kierunku ulicy Piastowskiej, czyli wjeżdżając w ulicę Kołłątaja, spowoduje następujące zmiany, a mianowicie kierowcy samochodów osobowych dalej, żeby jechać do Piastowskiej, przejadą ulicą Damrota i wyjadą później na ulicę Piastowską, natomiast autobusy będą już miały tu swój przystanek i przejadą na ulicę Piastowską właśnie tędy przez 1 Maja. To nie koniec tych bardzo ważnych zmian, bowiem tam po drugiej stronie, tam gdzie teraz odwraca się oko naszej kamery, tam zostanie zamknięty fragment ulicy Armii Krajowej. A zatem ruch ze strony dzielnic do centrum będzie też wyglądał nieco inaczej, czyli jeśli będą chcieli kierowcy jechać w kierunku Nowej Wsi Królewskiej, w kierunku Groszowic, to będą musieli przejechać właśnie tędy, tak jak mówiłem, przez ulicę Kołłątaja do Damrota i później do Dibuła i od Dibuła w dół do Armii Krajowej i tam wjechać dopiero na wiadukt. Jadący z kolei z dzielnicy Nowa Wieś Królewska czy też dzielnicy Groszowice właśnie zjadą, tak jak do tej pory, zjadą z wiaduktu, pojadą prosto bądź też w prawo do centrum. Te zmiany to jest istotny moment, istotny pierwszy duży fragment ulicy 1 Maja, który zostanie otwarty już pojutrze, 13. Tu kierowcy muszą szykować się na poważne zmiany w ruchu. Pamiętajmy, na ulicę Kołłątaja, z ulicy z kolei Kołłątaja autobusy będą wjeżdżać na ulicę Piastowską, a kierowcy jadący od Ozimskiej będą kierować się na ulicę Damrota, no i później wyjeżdżać z Damrota przez Krakowską do ulicy Piastowskiej. To najistotniejsze zmiany, które czekają w najbliższych dniach właśnie kierowców. Prosimy już teraz zatem o uwagę i przypominamy, zmiana już w czwartek nastąpi na tym fragmencie w centrum Opola.